Cześć, z tej strony Kenet. Witam w kolejnym unboxingu Gracz Watch. Dziś zajmiemy się świeżą grą. Mowa oczywiście o Wiedźminie Dwójce, Zabójcy Królów, Dark Edition, Mroczna Edycja, czy w każdym razie tak to jakoś dziwnie nazwali. Jest to w mojej opinii najlepsza wersja kolekcjonerska, jaka wyszła na konsolę. I mówię tu zarówno pod względem jakości tego wydania, jak i ceny, jaką musimy za nie zapłacić. Ta wersja, którą widzicie, zaraz ją będziemy oglądać dokładniej, kosztuje 229 zł. Jak na wersję kolekcjonerską wydaną na konsolę, są to śmieszne pieniądze, tyle kosztują nowe gry. Jeśli chodzi o wersję normalną gry, mam jeszcze lepszą wiadomość, bo gra będzie dostępna za 119 zł. Po prostu nie ma się co zastanawiać, kupować, gra jest w pełnej polskiej wersji językowej. Jest to edycja rozszerzona, z dodatkowymi scenami, z niby ulepszonymi teksturami. Oczywiście na konsolach nie będzie tego aż tak widać. Zajrzyjmy jednak do środka. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu macie jak zwykle tył. Pozbądźmy się tego. Na co trzeba zwrócić uwagę? Zobaczcie na opakowanie. Tego niestety za dobrze nie widać, bo się wszystko błyszczy. Ale widzicie tutaj pysk wilka, wyłaniający się jakby z ciemności. To nie jest żaden hologram, to jest faktyczna, trójwymiarowa, wymodelowana głowa wilka. Świetnie to wygląda, świetny efekt, naprawdę genialny pomysł CD Projekt. Ale zajrzyjmy, co jest w środku. Ok, połóżmy to jakoś tak z boku. Proszę bardzo. To, co rzuca się w oczy na dzień dobry, to artbook. Jeżeli widzieliście mój poprzedni unboxing i mam tutaj na myśli unboxing Mass Effecta, tak, to był Mass Effect, widzieliście tam artbook. Sorry, Bioware, ale tak powinien wyglądać artbook. Twarda oprawa, duża ilość stron. To jest artbook, to jest coś, faktycznie czuje się, że to jest edycja kolekcjonerska. Mamy tutaj opisy, szkice, rysunki. Wszystko to, co fan gry chciałby zobaczyć. Wszystko to, co powinno pojawić się w artbooku. Cholera, sam nie mam Xboxa 360, ale kiedy widzę tą wersję, którą kupił sobie Alu, mam ochotę kupić sobie tą grę tylko dla tych wszystkich rzeczy, które są do niej dodane. Artbook wykonany jest naprawdę z dużą dbałością o detale. Mamy różnego rodzaju wstążeczki, motywy z samej gry. To powinno być dobrze widoczne tutaj, jeśli pokażę to pod światło. Wszystko jest w ekoskórce, ładnie wyprasowane. Mamy tutaj znaki różnego rodzaju, a samo wykonanie jest po prostu no, tylko i wyłącznie pozazdrościć. Każdy, kto kupi tą wersję, będzie na pewno zadowolony. Mamy tutaj no, więcej niż się spodziewałem, naprawdę. W porównaniu z ostatnimi wersjami kolekcjonerskimi, które trafiają na konsolę, gdzie dostajemy jakieś plastikowe, miniaturowe hełmy, jakieś szkatułki, czy tak jak w przypadku Mass Effecta, artbook, który przypomina bardziej ulotkę niż faktyczną książkę. No, jestem naprawdę mile zaskoczony. Ale to oczywiście nie wszystko. CD Projekt włożyło naprawdę duży wysiłek, aby ta wersja była naprawdę atrakcyjna dla graczy konsolowych. I zajrzyjmy, co mamy dalej. Oczywiście, początkowo myślałem, że to pocztówka, ale tu niestety muszę wszystkich zasmucić. Wersja konsolowa Wiedźmina Dwójki nie ma żadnej pocztówki. Mamy za to naklejki. Naklejki, które można sobie nakleić, nie wiem, na auto. Macie auto? Możecie nakleić sobie na auto albo na rower. Dalej. Co mamy dalej? Coś, z czego powinien być zadowolony każdy fan Wiedźmina. Spróbujemy to wydostać. Nie jest łatwo. Mamy małe pudełeczko. A w tym pudełeczku... Proszę bardzo. Pięknie odlany. Bardzo ładnie wykonany. Z pełnego metalu. Medalion. Każdy fan powinien być niesamowicie zadowolony.
Jest to świetny dodatek, który można mieć ze sobą na co dzień. Oczywiście mamy też samą grę. Jako że na Xboxa to gra jest wydana, co my tam jeszcze mamy, na dwóch płytach DVD. To sobie odłożymy. Gra jest wydana na dwóch płytach DVD oraz zawiera soundtrack. Czyli w tym pudełeczku macie dwie płyty DVD z grą oraz soundtrack. Dostajemy także, co tu mamy, podręcznik gracza. Mamy tutaj różnego rodzaju poradniki dla tych, co to nie będą sobie w stanie za dobrze poradzić w grze. Pominiemy to i zajrzymy do mapy. Mapa, jeśli chodzi o wykonanie, jest troszeczkę gorsza niż ta na przykład dodawana do Skyrimu. Jednak biorąc pod uwagę, jak bogata jest ta wersja, nie ma co narzekać. Mamy tutaj mapę świata Wiedźmina z zaznaczonymi najważniejszymi obszarami, miastami. Wszystko to, co może być przydatne podczas gry. Mamy oczywiście na końcu, to widać tutaj na dole, making of. Jest to najzwyklejszy na świecie film na DVD z tego, jak powstawał Wiedźmin. Co można powiedzieć o tej wersji kolekcjonerskiej? Niesamowicie atrakcyjna cena. Każda kopia tej wersji ma swój niepowtarzalny numer kolekcjonerski, co ostatnio jest niezwykle rzadkie, jeśli chodzi o wersje kolekcjonerskie w ogóle. Kiedyś były czasy, że każda wersja kolekcjonerska miała swój numer. Teraz chyba o tym się zapomina. Biorąc pod uwagę, ten numer wychodzi na to, że nie powinno być więcej niż 9999 sztuk tej kopii. Więc warto naprawdę zastanowić się nad zakupem tej gry. Wiedźmin, z tego co mówił Alu, jest świetną grą. Ma swoje plusy, ma swoje minusy. Ma swoje wzloty graficzne i troszeczkę gorsze chwile. Ale o tym wszystkim będziecie mogli usłyszeć już, kiedy będziemy robić recenzję Wiedźmina Dwójki na Front Gracza. A jeśli chodzi o unboxing Wiedźmina Dwójki Zabójcy Królów Mrocznej Edycji, to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.